Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj przyjechaliśmy do Starogardu Gdańskiego, do sklepu, który prowadzi kolega Andrzej Walędziak, a przyjechaliśmy na losowanie gołębia. Losowanie, które zapowiadaliśmy jakiś czas temu. Losowanie dla klientów sklepu, który tutaj prowadzi kolega Andrzej w Starogardzie. Tutaj są losy przygotowane. Mamy też przygotowanego, no z reguły tu pani Magda ładniejsza niż tutaj kolega Czesław losowała. Dzisiaj niestety pani Magdy nie ma. Musimy tutaj się doświadczonym hodowcą ze zblewa posiłkować. Kolega, właśnie, kolega Czesław Kurs. Witam wszystkich hodowców i hodowczynie i miłośników, sympatików gołębi. Koledzy, ogłosiliśmy konkurs jakoś jak w starym roku i ten konkurs trwał do końca stycznia dla hodowców, którzy będą kupować u mnie produkty w sklepie. Jest tutaj mój gołąb, który był lotowany. Jest to gołąb Verbruggen. Z 2000 którego roku? Z 10. Wprawdziony 13927. Gołąb, który miał swoje historie lotowe. Pierwszą nagrodę z 300 km i trzecią z 500. Dla mnie on już jest leciwy. Rodowód i kartę własności oczywiście kolega dostarczy. Rodowód, o właśnie. Tutaj jest rodowód, przygotowany. Ojca i matki. To są gołębie mojego kolegi Romualda Bortnika. Romuald Jacek Bortnik, o, tak dokładnie się... Tak, to oni sobie swego czasu ściągnęli od Gomario Verbruggena te gołębie i u mnie te gołębie są, o. Już pewnie zostaną także do takiego końca. Lotnika będą mogli koledzy rozlosować, za chwilę tutaj kolega Czesław tutaj to spośród do tych... Czesława dobija, no dobija, ale to nic. No. Czesławie, także, kolego, zamieszaj tam Czesław. Ja przy okazji chciałbym wszystkim podziękować moim klientom i życzę każdemu, żeby miał Czesław szczęśliwą rękę. No. Czesławie, proszę bardzo. As, wychowałem asa, winę tu. To jest kolega. Tam sobie filmy z kolegą Czesławem możemy wcześniej zobaczyć. Dlatego mówiłem, że doświadczony hodowca ze zblewa. Mocno tam mieszaj. Będziesz szczęśliwy hodowca, bo ja to umiem wychować. I cele na pewno na nowego hodowcy, to jest jedna karta. Miesza, dobrze. Magda to szybciej robiła, wiesz? O, ja przepraszam, tak i tu. Kaczmarczyk Łukasz. Łukasz Kaczmarczyk, tam telefonu nie pokazuj, żeby nie było. Telefonu nie ma. Nie, nie, dobrze, to widzimy, Łukasz Kaczmarczyk. Także Łukasz do tego... Łukasz Kaczmarczyk jest... Skąd? Znowu tego gołębia. Ten kolega akurat dba, to tak że trochę prześmiewczo. Zamawiał mnie worki karmy, ja mówię, ty dbasz kolego o moją sprawność fizyczną. Żeby, aha, bo nosić trzeba, nie? Bo trzeba worek karmy. Nosić do samochodu, zawieźć na pocztę. Ten kolega akurat dba o moją sprawność fizyczną. Koledze Łukaszowi dziękuję. A skąd jest kolega? Z Kwidzyna. Czyli blisko kolega nawet, niedaleko. Ja przygotowuję się do... Znam go akurat bardzo dobrze, bo to kolega przygotowuje się do wstąpienia do związku. Bardzo ładnie dba o te gołębie. Co tydzień coś tutaj zamawia, także serdecznie koledze dziękuję i gratuluję. Dobrze, czyli sprawę, jeżeli chodzi o losowanie, mamy załatwioną. Ale bardzo koledze... Super celną, bo... Jako ale to ty wcelnąłeś, jak no, ty się... No, ale trafił, dobrze trafił. Już nie było sporo... Starego hodowcy, 55 lat minęło już w związku PZKGP, tak? I trafił dobrze. Bardzo... Także na razie dziękujemy, gratulujemy koledze Łukaszowi i za chwilę pokażemy kolejne rzeczy, które tutaj mamy do zaprezentowania u kolegi Andrzeja tutaj w sklepie w Starogardzie. Dziękujemy, do zobaczenia. Dobry lot. Dobry lot.